Hejko moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj mamy 16 grudnia i rozpoczynamy 16 vlogmas. Ja zaraz wychodzę, idę do szkoły, ale przed szkołą idę na egzamin państwowy. Praktyczny z prawa jazdy, także stresuję się strasznie. Całą noc jest pan, co chwilę się budziłam, no po prostu masakra, jestem załamana. Ale mam nadzieję, że jakoś sobie poradzę. A jak nie, no to trudno, ale jestem pozytywnie nastawiona, także mam nadzieję, że wszystko się uda. Pokażę wam, w co jeszcze jestem ubrana, no i będę wychodzić. Na sobie mam taką bluzę No Bad Days z bardzo ładnymi plecami. Ona jest z Bershki, spodnie z Pull & Bear i pasek ze Stradivariusa. No i tak to się prezentuje, a teraz lecę. No moi drodzy, ja nie wiem, co mam powiedzieć. Chcę być z wami szczera, nie chcę was okłamywać w żaden sposób. Także no nie zdałam tego egzaminu. I nawet nie to, że jest mi smutno, jestem po prostu wkurzona, no serio, no jestem strasznie wkurzona. Bo zrobiłam taką głupotę i jeszcze sama sobie wrzuciłam kłodę pod nogi. A więc sytuacja wyglądała tak, że przyjechałam dzisiaj na egzamin, stresowałam się strasznie. Całą drogę, bo cały czas się telepałam, po prostu ja nie potrafię ogarnąć stresu. I ja muszę zacząć sobie z tym radzić, bo naprawdę kiedyś ten stres mnie rozłoży na łopatki. Ja naprawdę jestem człowiekiem, który stresuje się wszystkim. Mam wrażenie, że jeszcze nawet dwa razy bardziej niż powinien normalny człowiek, bo naprawdę stres mnie zżera w każdym momencie mojego życia. Poczekałam w poczekalni chyba jakoś jeszcze 15 minut, przyjechałam troszkę wcześniej. Wywołali moje imię i nazwisko, dałam panu oczywiście dowód do sprawdzenia. No i zaczęliśmy od tego, że pan wylosował dla mnie dwa pytania, komputer właściwie wylosował. Miałam je przeczytać na głos i to co dostałam to płyn do spryskiwaczy, czyli wydaje mi się, że jedno z łatwiejszych rzeczy pod maską. No i pokazałam oczywiście panu płyn do spryskiwaczy, później kazał mi pan odpalić światło drogowe, również to zrobiłam. Zapięliśmy pasy, pan mi wjechał na łuk, no i zaczęłam się przygotowywać do jazdy. Oczywiście ustawiłam sobie fotel, ustawiłam sobie kierownicę, ustawiłam sobie lusterka, odpaliłam, zapaliłam światła i w momencie, kiedy się przesiadaliśmy, czyli ja przechodziłam, kiedy pan już wjechał do łuku, ja przechodziłam na miejsce kierowcy, a pan myślałam, że pójdzie na miejsce pasażera. Zapomniałam o tym z racji, że ja jak najczęściej jechałam, to pan siedział po prostu ze mną w środku. Nie wychodził, może kilka razy się zdarzyło tak, że wyszedł, także zapomniałam. I on wyszedł i zostawił mi otwarte drzwi i ja zostawiłam mu tak jakby zamknięte, ale nie zatrzaśnięte. No to wchodzę do siebie na miejsce pasażera, wszystko odpalam, no i zaczynam ruszać. Rozglądam się oczywiście i zaczynam ruszać. No i on mówi do mnie, proszę się zatrzymać, błąd. I ja takie, okej, co jest? I on takie mówi, że powtarza, co mam zrobić, czyli po prostu przygotować się do jazdy i potem wykonać manewr po łuku do przodu i po łuku do tyłu. No i ja takie, że okej. I jeszcze zaczęłam tak wszystko analizować. Patrzę, lusterka ustawione, pasy zapięte, wszystko powinno być dobrze. Światła włączone, patrzę, sprawdzam jeszcze raz, czy na pewno mam dobre światło włączone. Nie popatrzyłam, jestem głupia, wiem, ale no nie popatrzyłam po prostu na te kontrolki. No i oczywiście to jest moja wina, bo to prawda, ja zostawiłam otwarte te drzwi z grzeczności. Nie warto być grzecznym, następnym razem trzasnę tymi drzwiami. No, zostawiałam mu otwarte te drzwi, nie popatrzyłam, nie domknęłam ich, a powinnam była to zrobić. Najgorsze dla mnie było to, że ja siedziałam już, pan mi wypisywał ten wynik negatywny i ja czułam taki niedosyt, serio, że ja nawet nie przyjechałam tego łuku, byłam po prostu wściekła, ja miałam ochotę krzyczeć i płakać równocześnie. Ale mam już umówiony termin, także mam nadzieję, że pójdzie mi lepiej, chociaż liczyłam na to naprawdę, że jak nie za pierwszym, to zdam za drugim razem i po prostu ten pierwszy chciałam ewentualnie popełnić po prostu gdzieś na mieście. No a popełniłam go nawet nie wiedząc, jak wygląda dalsza część egzaminu. No ale jest to tylko i wyłącznie moja wina, cóż, błędy się zdarzają. No trudno, no jak dzisiaj nie zdałam, to może zdam za drugim, a jak nie za drugim, to za trzecim. Ale nie jestem sama, bo dzisiaj moja koleżanka też miała egzamin teoretyczny i też nie zdała, także chociaż łączymy się w bólu.
Moi drodzy, jakiś czas temu na Vlogmasie, to był chyba albo drugi, albo trzeci Vlogmas, mówiłam wam o tym, że czekam na jeszcze jeden kalendarz, którego najbardziej się nie mogę doczekać, bo jest to kalendarz, który wydaje mi się, że nie każda osoba w Polsce go ma i nie jest taki typowy, z racji, że jest to kalendarz niemieckiej influencerki, a dokładnie Pameli Rave. Jeżeli znacie Pamelę Rave lub obserwujecie mnie od dłuższego czasu, to ja przez całą kwarantannę ćwiczyłam wedle jej treningów i naprawdę chcę do tego wrócić, bo bardzo mi tego brakuje. Ona ma też swoją aplikację, na której są różne przepisy. Ogólnie jest bardzo popularna, pewnie dużo osób może kojarzyć z niej właśnie filmiki do treningu. I zamówiłam od niej kalendarz adwentowy. Szedł on właśnie niestety z Niemczech i jeszcze został wysłany na zły adres, choć miał przyjść 22 listopada, to przyszedł mi dopiero dzisiaj. Także tak on się prezentuje, jest ogromny i są to właśnie przekąski proteinowe, ale z racji, że dzisiaj mamy 16, tak? Tak, z racji, że mamy dzisiaj 16 grudnia, musimy otworzyć aż 16 okienek i wszystko sobie popróbujemy. Także to będzie główny content dzisiejszego odcinka, bo obstawiam, że będzie to trwało dość długo. Okej, a więc zaczynamy od pierwszego okienka. W ogóle ten kalendarz jest przepiękny. I co, otwieramy. Uwaga, uwaga. Zobaczymy, czy się ciężko otwiera. Nie, jest spoko. I dzisiaj mamy, uwaga, uwaga, chocolate chips, czyli takie po prostu jakby czekoladki do różnych ciasteczek i w ogóle one chyba są akurat z ciemnej czekolady, ale próbujemy. Tak, jest to gorzka czekolada, ale będzie się spoko nadawać do jakichś słodkich ciasteczek. Drugie okienko mamy tutaj i dzisiaj mamy peanut choco nut clusters, czyli są to jakieś czekoladki orzechowe. Bardzo dobre. Dzisiaj mamy szampon w kostce. Nie spodziewałam się, myślałam, że to jest same jedzenie. Ale spoko, organiczny szampon w kostce. Czwórka jest tutaj. I dzisiaj mamy jakiegoś batonika z peanut butter. To nie będę go otwierać. Zostawimy sobie go może, żeby wziąć, zabrać sobie do szkoły, czy coś w tym stylu. Piątkę mamy tutaj. O, jest tu rabat 20% do Intimissimi. Lecimy teraz z szóstką, czyli Mikołajki. I jestem bardzo ciekawa, co przygotowała fajnego na Mikołajki. Mamy organiczny, kokosowy cukier. Spoko. Czas na siódemkę. O, zgniotłam troszkę kalendarz. Nie mam pojęcia, co to jest. Możecie mi powiedzieć. Nie mam zielonego pojęcia, co to może być. Czas na ósemkę. I dzisiaj mamy kolejnego batonika, tym razem Coffee Hazelnut. Dziewiątka jest dość duża. I dzisiaj mamy jakieś chipsy. Gluten free. Pachną ciekawie. Są słone, ale troszkę bez smaku, jakby mam być szczera. Takie so-so. Nie kupiłabym tego na pewno. 10. I dzisiaj mamy wiórki kokosa. Chyba do jakichś kokosowych ciasteczek, mam wrażenie, te wszystkie produkty są. Jedenastkę mamy tu. I ponownie mamy jakiegoś batonika. I to tym razem z takimi kawałkami o smaku blueberry. Proszę bardzo. Czas na dwunastkę. Kolejny kodzik i tym razem jest to kodzik do Calzedonii. Również 20%. 13. Dzisiaj mamy jakieś crunchy cocoa i to jest dokładnie to samo, tylko że tym razem z kakao, co było wcześniej z orzeszkami. Śmiesznie to wygląda, takie oblepione wszystko w jednym miejscu. Twarde, już strasznie lepi się do zębów. Bardzo dobre, ale mam to wszędzie teraz w zębach, masakra. 14. Kolejny kokos, tym razem takie plasterki. Nie są słodzone. I smakują mega dobrze. Mega dobre. Serio. Pamela chyba lubi kokosy, tak obstawiam, bo jest tylko pełno cukier, wiórki, teraz takie plasterki. Czas na piętnastkę. I dzisiaj kolejny batonik. Tym razem orzechowo-czekoladowy. I ostatnie, 16 okienko, czyli okienko dzisiejsze. I dzisiaj mamy kakao.
Proszę bardzo, tak się prezentuję. I jak jesteśmy w tematyce kalendarzy adwentowych, to ja już idę po moje kalendarze adwentowe i sobie jeszcze je otworzymy. Dzisiaj tak wyjątkowo, bo otwieramy na podłodze. Zaczniemy od 16 z kalendarza mojej mamy i obstawiam, że to będzie jakieś ubranie i chyba skarpetki. O, jednak nie. O kurczę, ale super, dostałam od mamy. Aro, nie gryź tego. Dostałam od mamy rzęsy. Nie znam tej firmy, ale są różne, różne typy, także będę sobie testować, ale super, bo ja właśnie zaczęłam sobie teraz przeklejać rzęsy na imprezy i mam jedne takie schudy i one są super, ale są bardzo, bardzo mocne. Jak sobie już na imprezę je przykleję, to raczej już w ciągu dnia nie. A właśnie tutaj widzę, że mam też takie delikatniejsze i mam też właśnie jedne z Rossmana, ale z ich to już w ogóle totalnie nie widać, także one są za delikatne. 4 paczki różnych rzęs, także będę testować. Super, dziękuję bardzo. Teraz czas na kalendarz z Sephory. 16 mamy tu. I dzisiaj znajduje się tutaj czerwona konturówka. Bardzo ładna, taka klasyczna i jest mięciutka. Teraz czas na NYXa. 16. Tutaj idzie wszystko ponumerowane i dzisiaj mamy pomadkę taką znowu ciemną. Pokażę Wam ją przez opakowanie, nie będę jej otwierać, bo może komuś oddam. Tak ona się prezentuje. Nie wiem, co jest z kamerą, ale cały czas nie chcę mi łapać ostrości. Jest ona taka, można powiedzieć, purpurowa. Kolejny kalendarz to kalendarz z Kindera i dzisiaj standardowo Kinder Bueno. The Body Shop, bo dzisiaj będzie mi wygodnie otwierać. Coś lekkiego. Mamy coś takiego. To służy chyba do spinania włosów tak od spodu i później sobie tutaj tak można spiąć na górze. I ostatni kalendarz to kalendarz z My Muesli. I uwaga, uwaga. I dzisiaj mamy muesli o smaku mango i granata. Także super tropikalny smak. To tyle, jeśli chodzi o kalendarze. Moi drodzy, ja właśnie lecę spać, także dziękuję Wam bardzo serdecznie za tego vlogmasa. Widzimy się już jutro. Do zobaczenia. Cześć.